Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. My mamy kategorię seniorów i juniorów. I niektórzy muszą łączyć te dwie kategorie. A tak zupełnie poważnie, co już gramy? Dobrze, tak zupełnie poważnie, to dziś nasza ekipa wzbogaciła się o jednego członka, jakkolwiek to zabrzmiało. Jest z nami Bartek Łazarski, który się wcisnął w kącik z tyłu, a to dlatego, że Bartek łączy w ostatnim czasie grę w drużynie seniorskiego Anwilu i w drużynie drugoligowego TKM-u. I powiedz, chłopie, jak tobie się udaje te dwie rzeczy połączyć, bo w ostatnim czasie to jest tak, że i w drugiej lidze, i w ekstraklasie zdarza ci się grać, no powiem wprost, dość regularnie. No, bardzo fajnie, że mi się udaje grać w ekstraklasie, a druga liga, no to na razie nie ma żadnych zwycięstw, ale staram się rozwijać na bieżąco swoje umiejętności i dawać z siebie wszystko. Wiesz co, my się często zastanawialiśmy, na ile ta druga liga pomaga zawodnikom, no tak, z końca ławki, tak? Którzy w pierwszej drużynie wychodzą na minutę, czasem w ogóle nie wyjdą. Na ile takie mecze w drugiej lidze pomagają takiemu zawodnikowi? Jak ty to odbierasz? Ja to odbieram tak, że ogrywam się najbardziej z tymi chłopakami. Tam jest bardzo fizyczna gra, cały czas praktycznie naciskają, coś tam dogadują, za każdym razem, w każdym meczu zdarza się jakiś zawodnik, który coś tam powie do ucha. No i myślę, że cały czas, żebym mógł się rozwijać, żebym grał przeciwko starszym, silniejszym zawodnikom i to mi da możliwości, żeby być coraz lepszy. Duże znaczenie ma to, że masz taki rytm meczowy właśnie, że nie tylko treningi, ale też ta druga liga daje ci możliwość grania na pełnym, znaczy w pełnym wymiarze? Myślę, że tak. Myślę, że daje mi w 100% możliwość grania. Można tak powiedzieć, że tam mam może trochę wolną rękę, może trochę nie. No ale staram się oczywiście tam, żeby się udało jak najwięcej meczów wygrać. Na razie nie ma żadnego zwycięstwa, ale jest jeszcze parę meczów tam do wygrania. Nie jest to dla ciebie męczące, że wczoraj grałeś spotkanie w Tarnowie Podgórnym, tak? Tak, tak. Dzisiaj jedziesz z nami do Warszawy, no przecież zacząłeś właśnie szkołę średnią i nie jest ciężko połączyć to wszystko? Na początku myślałem, że będzie ciężko, ale z czasem udało to się wszystko pogodzić. Szkoła jest już, można powiedzieć, że ogarnięta. Dobre oceny coraz częściej wpadają do dziennika i to się udaje na razie łączyć z koszykówką, z treningami, z ekstraklasą, tak jak z wyjazdami. I no, zdążyłem się zregenerować po wczorajszym meczu i dzisiaj jestem gotowy w 100%, żeby jeżeli dostanę minuty, oczywiście, no to pomóc drużynie. Miałem cię o to zapytać po meczu w Łańcucie, ale się tak szybko jakoś uciekłeś do szatni. Jakie było wrażenie po pierwszych punktach w ekstraklasie? Niesamowite, naprawdę. Gdy chłopaki z ławki tam od razu zaczęli krzyczeć, wbiegli, zaczęli mi gratulować. No nie do opisania, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. I woke up feeling on top of the world. Like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Co chciałbyś zobaczyć w Warszawie dzisiaj? Wygraną Anwilu. A ty, Piotr? Też. Znaczy, bym chciał dwie wygrane zobaczyć, ale w Warszawie na razie mi nie wolno mówić tej drugiej wygranej. Powiem później. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Dzień dobry.
obiad media teamu? Kebab, w moim przypadku barbecue. Od rana nic nie jadłem, jestem taki głodny. Nic poza śniadaniem, które mi żona przygotowała. Czy ktoś widział Sebastiana? No właśnie. Zapomniałem was zapytać, dlaczego z nami nie jedzie Sebastian? Czy ktoś widział Dziub Dziuba? Kiedyś taka piosenka była chyba, nie? Dziub Dziub, Sebastian... A wiesz, jak się nazywał zespół, który śpiewał tę piosenkę? Nie. Trzeci oddech kaczuchy. Trzeci oddech kaczuchy? To pięknie. Nawet miałem przyjemność prowadzić ich koncert. Dobrze. Sebastian jest od wczoraj w Warszawie. Tu robimy wielkie oczy, gdyż Sebastian miał do załatwienia pewne sprawy prywatne, o których może sam opowie w arenie Torwar. Dlaczego byłeś w Warszawie już wczoraj? Ja dlaczego byłem w Warszawie wczoraj? To się da bardzo prosto wyjaśnić. Otóż byłem u swojej dziewczyny. I tak się jakoś składa, że ta dziewczyna pracuje w koszykarskiej Legii. Naprawdę. Tak. I nie mam nic więcej do dodania. No tutaj Sebastian się pochwalił, że przyjechał dzień wcześniej. Niestety, podkreślam, niestety potwierdzam. Potwierdza mi zaprzecza. Potwierdza mi zaprzecza. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. Amen. Amen.